zintegrowałyśmy się w postaci klubu seniora Babie Lato. W tej chwili jesteśmy klubem seniora pod jeszcze egidą Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Dzierżoniowie. I jakoś od 13 lat, bo już 13 rok się zbliża, jeździmy na wczasy, na wycieczki, spotykamy się co tydzień w poniedziałek. Mamy duże poparcie z urzędu gminy i z GOK-u. GOK organizuje dla nas, tak jak i dzisiaj to święto, i wszystkie różne imprezy, w których my chętnie uczestniczymy. To jest takie pierwsze zainicjowane spotkanie z seniorami w naszej gminie. Jak widzimy, frekwencja dopisała, kilkadziesiąt osób jest na tym spotkaniu, czyli mam nadzieję, że to będzie pierwsze i wpisze się już w kalendarz spotkań w naszej gminie na stałe. Jak to jest z tymi seniorami? Da się ich wyciągnąć z domu? Wie pani co, jest to trudne. Ci, co chcieli, to 13 lat temu wyszli i oni chodzą. I to nie ma nic na siłę, bo żyć w grupie to też jest umiejętność. Dawać siebie, a dużo ludzi też mówi, a ja nic nie potrzebuję, nic nie chcę, siedzę w domu. Ale te, które już raz wyszły, chodzą. Cieszy mnie, że dochodzi coraz to nowsze, młodsze pokolenie, bo średnia naszego tego pierwszego klubu to już jest prawie 80 lat. To już jest bardzo dużo, prawda? Mamy 90-latki. Raz do roku robimy taki okrągły jubileusz. Kto kończy ileś tam lat, to wtedy robimy święto, tort i w tym roku 28 też będziemy miały takie święto w naszym klubie. A nic na siłę. Kto nie chce, kto nie umie żyć w grupie, no to trudno. To jest też pewna umiejętność. Gmina ma może taki trochę ograniczony może wachlarz wspierania seniorów, ale z mojej strony inicjujemy działania, które pozwolą, żeby seniorzy czuli się w naszej gminie dobrze, czuli się, mogli są swoją jesień, złotą jesień życia dobrze spędzić. Inicjujemy w tej chwili zadania inwestycyjne dla seniorów. To jest rozbudowa klubu seniora, który mam nadzieję nastąpi w przyszłym roku przy dofinansowaniu z budżetu państwa. W tym roku pierwszy raz w swoim budżecie zarezerwowałem kwotę 6,5 tysiąca na działalność Stowarzyszenia Babie Lato w Łagiewnikach. To jest pierwsza taka inicjatywa, żeby nasze seniorki i seniorzy nie martwili się, z jakich pieniędzy zapłacą za prąd, za dzierżawę lokalu. Także te nasze działania tutaj urzędu wychodzą naprzeciw seniorom, którzy są bardzo ważnym, jakby bardzo ważną częścią naszego życia i od nich czerpiemy, są skarbnicą historii, wiedzy i doświadczeń. Do GOKiBu przychodzicie na jakie spotkania, na jakie imprezy? I na wszystkie, które są organizowane. I powiem pani szczerze, że robimy tak zwaną frekwencję. Czy spotkania z kimkolwiek, czy zawsze jesteśmy, o tak powiem, jesteśmy jako uczestnicy tej miejscowości. I jesteśmy, zawsze chętnie korzystamy i im więcej zajęcia na przykład nam pomagają albo wręcz realizują jakieś programy, tak jak było Wszyscy Równi Potrzebni. Braliśmy w tym udział, gdzie zapoznawaliśmy się z najrozmaitszymi technikami ozdobnictwa i zdobnictwa. Później bierzemy udział w wszystkich imprezach szkoły. Jesteśmy zawsze honorowo zapraszane i do przedszkola. Także zapisałyśmy się już jakimiś tam zgłoskami w tych Łagiewnikach i z nami się liczą. Wielokrotnie spotykam się z seniorami przy różnych okazjach, świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i innych, kiedy jestem zapraszany, jak najbardziej lubię uczestniczyć, lubię się dowiadywać, słuchać ich opowieści, bo to są bardzo ważne rzeczy, które są przekazywane z ust do ust i warto byłoby się z nimi zaznajamiać i przekazywać je swoim dzieciom i wnukom. Nam jest miło, jak jesteśmy gdzieś zapraszane i cieszymy się, że z nami się liczą. Chociaż ja uważam, co się na przykład wójtowi nie podoba, bo ja zawsze mówię, że na młodych trzeba stawiać, że młodzi. My to już jesteśmy, inaczej żyłyśmy, inaczej żyją młodzi i oni niewiele się od nas już nauczą, bo i nie chcą. Bo tak jak my od swoich rodziców dużo żeśmy chciały, nie chciałyśmy. I dlatego my teraz też mniej się narzucamy tym młodym. Oni znają języki, znają komputer. Myśmy też brały udział w uczeniu się obsługi komputera.
i oni więcej widzieli niż my. Oni lepiej znają ten świat. Więc co ja mogę doradzić komuś takiemu, jak ja się boję latać samolotem? No i co? I co ja mogę powiedzieć? Leć. Ale jakoś potrafimy znaleźć ten wspólny język ze wszystkimi.